Przez 2000 lat Nowy Testament był uznawany przez chrześcijan za wierny zapis historii. To cztery Ewangelie, 21 listów, Dzieje Apostolskie i Apokalipsa Świętego Jana. Prezentują spójną i logiczną wizję życia Jezusa oraz rozwoju Kościoła wczesnochrześcijańskiego. Ale niektóre ze zdumiewających odkryć z połowy XX wieku wstrząsnęły światem chrześcijańskich uczonych. Przez 2000 lat Nowy Testament był uznawany przez chrześcijan za wierny zapis historii. To alternatywne objawienia, ukryte listy, sekretne Ewangelie. W 1945 roku egipski rolnik odkrył niemal 50 nieznanych pism chrześcijańskich, które zakopano około 400 roku naszej ery. Te dokumenty nazwano od pobliskiej egipskiej wioski. To biblioteka Znak Hammadi. Te dawno zaginione Ewangelie dowodzą istnienia konkurencyjnej wersji chrześcijaństwa. Z tych ukrytych tekstów wynurza się zupełnie inny Jezus i dla niektórych badaczy jest on bardziej interesujący niż dobry pasterz z Nowego Testamentu. Dzisiaj ci konkurencyjni chrześcijanie nazywani są gnostykami od greckiego słowa gnosis, czyli poznanie. Według gnostyków tajemnica świata polega na tym, że nieskończony Bóg schodzi na ziemię i wkracza w nasze życie. Możemy stać się jednością z Bogiem. Nie wiadomo, ilu gnostycznych chrześcijan żyło w pierwszych trzech wiekach chrześcijaństwa, ale stanowili pokaźną mniejszość. Gnostycznego biskupa o imieniu Walentyn niemal wybrano na papieża. Poglądy gnostyków były uważane za takie zagrożenie dla głównego nurtu chrześcijaństwa, że Kościół potępił ich przekonania i spalił ich księgi. Odkrycie tych gnostycznych Ewangelii stworzyło pasjonującą możliwość, że największym rywalem Jezusa z Biblii był Jezus opisany przez gnostyków. Tajemniczy Jezus, którego prawdziwa natura była pod wieloma względami mniej boska, a bardziej ludzka. W pismach gnostycznych Jezus jest przedstawiony inaczej niż w czterech Ewangeliach Nowego Testamentu. W gnostycznej Apokalipsie Piotra Jezus się śmieje. Nie robi tego nigdzie w Nowym Testamencie. W Ewangeliach gnostycznych Maria Magdalena jest przedstawiona jako najważniejsza z uczniów Jezusa, żeńska przywódczyni Kościoła. Ewangelia Filipa idzie jeszcze dalej w szukających twierdzeniach. Głosi, że Jezus kochał Marię Magdalenę najbardziej ze wszystkich uczniów i często całował ją w usta. Dla niektórych badaczy to dowód, że Jezus i Maria Magdalena byli kochankami, a nawet małżeństwem. Ale to kontrowersyjna teoria. To prawdopodobne, że wcześni chrześcijanie, którzy pisali o pocałunku Jezusa i Marii, rozumieli go w sposób duchowy, a nie seksualny. Przekazujemy sobie błogosławieństwo przez pocałunek. Zatem ten pocałunek ma więcej wspólnego z błogosławieństwem niż jakimkolwiek związkiem seksualnym między Jezusem i Marią Magdaleną. Czy ten pocałunek był duchowy czy miłosny, fakt, że Jezus całuje kobietę, odróżnia go od postaci przedstawionej w Nowym Testamencie. W gnostyckiej Apokalipsie Piotra Jezus całkowicie wykracza poza swoją ludzką naturę. Staje się niemal nad człowiekiem. Opuszcza swoje ciało w czasie ukrzyżowania. Rzymianie ukrzyżowali złudzenie. A prawdziwy, duchowy Jezus z boku obserwował i kpił z ich prób zabicia nieśmiertelnego Syna Bożego. Idea, że Boga nie można ukrzyżować ani zabić, sugeruje, że to, co umiera na krzyżu, musi być materialne i z tego świata. Gnostycy mieli alternatywny zbiór Ewangelii, alternatywne reguły religijne, a nawet alternatywną wersję Jezusa, którego ludzka natura jest bardziej pociągająca dla zwykłego człowieka.
Obraz Jezusa z dzisiejszego Nowego Testamentu nie jest prawdziwy. Gnostyczna wizja Jezusa niemal znikła z historii. Tradycyjny Kościół zatriumfował nad gnostycznymi wierzeniami. Zapewne byli lepiej zorganizowani. Nie wolno niedoceniać dobrej infrastruktury i ugruntowanej hierarchii. Jeśli te tak zwane gnostyczne teksty były owiane tajemnicą, to oczywiste, że do tego sekretu dopuszczano ograniczoną liczbę ludzi. Główny nurt chrześcijaństwa także miał po swojej stronie sekretną broń – cesarza. 312 rok naszej ery. Rzymski cesarz Konstantyn poprowadził armię przeciwko rywalowi do tronu. Zagrożona była przyszłość Imperium Rzymskiego. Tuż przed bitwą Konstantyn miał wizję krzyża, a głos powiedział mu: walcz za ten symbol. Konstantyn przyjął chrześcijaństwo i pokonał wroga. Zaczął zwalczać konkurencyjne religie i kulty, które zagrażały jedności chrześcijaństwa i cesarstwa. Konstantyn zebrał te wszystkie teologie w jedną, bo wówczas posiadanie jednego kościoła i jednej religii mogło utrzymać w całości walące się na peryferiach imperium. Na soborze w Nicei w 325 roku Konstantyn zjednoczył kościół chrześcijański i stworzył jedną hierarchię ze sobą na czele. Konstantyn i własnoręcznie wybrani przez niego biskupi określili, które Ewangelie można uznać za święte, a które powinny być zakazane. Konstantyn zalegalizował chrześcijaństwo. Imperium, które skazało Jezusa, teraz przyznało jego religii najwyższą pozycję. Potem następca Konstantyna, cesarz Teodozjusz, uczynił chrześcijaństwo religią państwową. Rok 391. Teodozjusz delegalizuje wszystkie niechrześcijańskie religie. Świątynie Mitrasa, Izydy, Szymona Maga i Apoloniusza zmieniono w chrześcijańskie kościoły. Ale wiele idei i tradycji tych religii sprytnie przeniknęło do chrześcijaństwa. Bez wątpienia jedną z przyczyn sukcesu chrześcijaństwa było to, że wchłaniało motywy i idee z innych religii, zwłaszcza sekretnych. W końcu procesja Świętej Matki, ofiarny posiłek z chleba i wina, a nawet narodziny Mitrasa 25 grudnia przesiąkły do chrześcijańskiej tradycji. Ale wierzeń gnostyków nie włączono do głównego nurtu chrześcijaństwa. Do 400 roku gnostyków zmuszono do zmiany wyznania, a ich Ewangelie zdelegalizowano lub spalono. Tylko kilka przetrwało, ukrytych w odległych miejscach. W świecie rzymskim było miejsce tylko dla jednego odłamu chrześcijaństwa i jednej interpretacji Jezusa. Religia, kiedyś zakazana przez imperium, została przyjęta przez cesarza. Rywale Jezusa, kiedyś potężni, zostali zapomniani.